Witam Państwa serdecznie. Pierwszy odcinek poświęcony pierwszemu telewizorowi produkowanemu seryjnie w Polsce cieszył się dosyć sporym zainteresowaniem. Zatem była Wisła i teraz są dwie Wisły. Wróćmy trochę do historii. Wisła jest wszak licencyjną kopią radzieckiego telewizora, ale nie był to pierwszy taki telewizor i trochę byśmy chcieli porozmawiać o jego poprzednikach. Wspominaliśmy, że były robione takie prototypy na Ratuszowej w latach 40. Były to telewizory też na inne standardy niż 625-liniowy. Mianowicie był zrobiony odbiornik dla standardu 441 linii. I ten odbiornik można zobaczyć we Wrocławskim Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Powinniśmy jeszcze, wracając do tych odbiorników poprzedzających Wisłę, wspomnieć właśnie o odbiorniku KWN, który w Polsce nie był jakoś rozpowszechniony i bardzo rzadko go można tutaj w Polsce znaleźć. Był to odbiornik o bezpośrednim wzmocnieniu z niewielkiej średnicy lampą kineskopową. Tam było albo 23, albo 18 cm. Chyba 23 cm, jeśli dobrze pamiętam. Wróćmy teraz do konstrukcji samej Wisły. Sygnał, który wchodzi z anteny na obwód rezonansowy utworzony przez tę indukcyjność i tę pojemność tutaj, wchodzi na wzmacniacz pentodowy tu. Przy czym obwód ten jest strojony przez zmianę indukcyjności tej cewki. Kondensator, pojemność wypadkowa, którą tworzy ten kondensator, pojemność katoda, siatka oraz pojemności montażowe służą do wydzielenia tego sygnału. Tak. Wprowadzony tutaj rezystor poszerza pasmo. Poprzez pogorszenie dobroci tego obwodu. Tak. Ten przewód do tutaj, polaryzacji katody de facto wprowadza składową stałą. Tak. I poprzez to możemy zmieniać nachylenie lampy, czyli wzmocnienie tego stopnia. Tak. I on służy do regulacji kontrastu. Jak Państwo zauważyliście, regulacja kontrastu powodowała również w pewnych przypadkach utratę zaskoku synchronizacji tego telewizora i to jest jedna z właściwości telewizorów skonstruowanych w taki sposób. Ba, wpływa to też nawet na odbiór fonii. Tak. Ale my nie korzystaliśmy z odbioru fonii. Tak. Podczas tego. Dlatego nie było tego. Dlatego nie było tego widać. Tutaj mamy generator na jednej połowie tej triody. To jest generator z dzieloną pojemnością, czyli Kolpitza. Układ Kolpitza. A następnie mieszacz na drugiej połówce tej triody i wydzielony w mieszaczu sygnał kierowany jest na obwód rezonansowy tutaj. Przy czym obwód ten składa się z dwóch takich części sprzężonych i ta część wyprowadza sygnał fonii do osobnego układu fonii, który znajduje się tu. I tu jest dwustopniowy wzmacniacz z osobnym obwodem rezonansowym dostrojonym do fonii. Jeszcze jeden obwód rezonansowy tutaj. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości tutaj. A następnie detektor stosunkowy, gdyż fonia jest modulowana częstotliwościowo. Po czym sygnał wyjściowy z detektora kierowany jest tym przewodem. Aż tutaj do tego oktalowego gniazda, złącza. I tutaj jest potencjometr, chyba ten, będzie tak. Potencjometrem fonii. To jest tu jest jeszcze regulator barwy dźwięku. Sygnał z tego potencjometru tutaj później wraca. Zaraz zobaczymy, którędy. Tędy. I wróci na siatkę właśnie, tej tak. lampy. I idzie tutaj na siatkę lampy. Stąd steruje pentodą głośnikową. Tak. I tutaj idzie do kolejnego gniazda oktalowego. Tutaj, przepraszam. I wtyk oktalowy łączy się z transformatorem wyjściowym. Głośnikowym. I tutaj sygnał jest podawany do tych dwóch głośników. Tak. Teraz sygnał wydzielony z układu wizji, który znajduje się czyli wyżej. Tutaj. Tak. Jest wzmacniany kolejno w pierwszym i drugim stopniu. Ten obwód to jest także pułapka fonii. Tutaj innymi. Jest tak, tu jest pułapka fonii, ten konkretnie obwód. Musi być nastrojony na częstotliwość fonii i podobnie ten obwód. No i po wzmocnieniu tego sygnału wizji w drugim stopniu trafia on tutaj na detektor wizji, na tej diodzie półprzewodnikowej i jest wzmacniany tutaj w tej pentodzie. I żeby podbić wyższe częstotliwości, czyli żeby uzyskać więcej szczegółów obrazu, zastosowana jest tutaj ta korekcja tym dławikiem. I odpowiednio dobraną pojemnością między anodą a pojemnością sprzęgającą na siatkę. Tutaj ona wynika też znowu z pojemności montażu tak naprawdę. I potem
Ten wzmocniony sygnał podawany jest poprzez tutaj to sprzężenie tą pojemnością na kondensator, na tak? kolejną lampę 6P9 końcówkę, czyli stopień końcowy wizji. Tu jest na tej diodzie jeszcze odtwarzanie składowej stałej. Jedna z niewielu półprzewodników w tym telewizorze. I znowu bardziej złożona korekcja tutaj dla podbicia, po prostu żeby dla wyższych częstotliwości wzmocnienie tego całego wzmacniacza wizji było większe. Tutaj stąd ten sygnał trafia na katodę kineskopu. O. Tak, idzie tam dalej w stronę tu, układu. Tu. No i bodajże tu będzie. O, tak. Stąd. A teraz brakujące części na dole, czyli generatory linii oraz ramki. Tak. Tutaj. Wydzielony w obwodzie pośredniej częstotliwości sygnał za detektorem. Po wyprostowaniu na detektorze i wygładzeniu, kierowany jest do dwóch osobnych układów na dwóch triodach. Oj, jeszcze nie tak wcześnie. Ten sygnał to jest brany też tutaj z ostatniego stopnia tak naprawdę. Znaczy po wzmocnieniu. Po wzmocnieniu. I dopiero tutaj mamy... To jest generator blokujący. Tu jest generator blokujący, tak. Zrobiony na dwóch połówkach lampy. I to jest w ogóle układ odchylania pionowego. O, tak. Tutaj, ten układ. I tu jest zrobione w ten sposób, że na jednej połówce tej jest zrobiony generator blokujący. O. Tutaj tym potencjometrem można regulować sobie częstotliwość odchylania, czyli synchronizację tak naprawdę. A tym potencjometrem wysokość obrazu. Oczywiście te regulacje trochę na siebie wpływają, wobec czego trzeba sobie to w razie potrzeby skorygować. I teraz impulsy synchronizujące przychodzą, tutaj są w ogóle wyseparowane, bo tu przychodzi sygnał wizji i tutaj następuje odseparowanie tych impulsów synchronizujących i tutaj w tym obwodzie następuje ukształtowanie. Tu jest obwód całkujący zrobiony, widzisz Marcin? Tak. Tutaj. Teraz trzeba powiedzieć dalej jeszcze. Tu jest stopień końcowy odchylania pionowego i żeby uzyskać odpowiedni kształt prądu w cewkach, wprowadzone jest tutaj takie sprzężenie zwrotne, o tu, i tutaj te elementy wyznaczają, jaka będzie ta liniowość tego obwodu. Tu jest korekcja zrobiona i tu można sobie regulować płynnie liniowość odchylania. No i żeby dopasować impedancję lampy do impedancji cewek, jest zastosowany tutaj ten transformator odchylania pionowego. No i stąd jest podawany sygnał na cewki odchylania. Teraz jeżeli chodzi o obwód odchylania poziomego. Tutaj jeszcze co trzeba powiedzieć. Tutaj na tej lampie de facto następuje odseparowanie impulsów synchronizacji. Natomiast selekcja, czyli które są pionowe, a które są poziome, odbędzie się no to niżej. Tutaj mamy, tak jak mówiliśmy, obwód całkujący, natomiast tu mamy obwód różniczkujący. Tu jest bardzo nieduża pojemność, która umożliwia odseparowanie sygnału po dużo wyższej częstotliwości. Wyższe przepuści, a niższych nie przepuści. Tak. I w związku z tym tu uzyskujemy impulsy synchronizujące odchylania poziomego. I tutaj następuje wzmocnienie jeszcze tych impulsów. Tu mamy zrobiony znowu generator samodławny odchylania poziomego. Tutaj można sobie wyregulować odpowiednią częstotliwość. Ciekawostka, ten generator przy dostarczeniu impulsów z zewnątrz będzie się synchronizował do impulsów dostarczonych. W związku z tym mamy tutaj prosty bardzo układ, ale niezwykle skuteczny, jeżeli te impulsy będą miały właściwą amplitudę. Tak, jeżeli nie będą zbytnio zakłócone jakimiś zniekształconymi... I to jest jeden z powodów, dla których niektóre kamery nie chciały nam działać z tym telewizorem. Późniejsze układy odchylania miały te układy separacji zrobione i selekcji zrobione bardziej, były bardziej rozbudowane i na przykład bardziej odporne na zakłócenia radioelektryczne. Po wzmocnieniu tutaj w tej połówce te impulsy poprzez tę pojemność synchronizują ten generator. I teraz co się dzieje dalej? Sygnały z tego generatora są kierowane na lampę stopnia mocy. Tutaj stąd. Tak. Są kierowane, tu jest jeszcze korekcja zrobiona pojemnością, żeby uzyskać odpowiedni kształt impulsów doprowadzonych tutaj do siatki lampy
końcowej odchylania poziomego i tutaj te impulsy są kierowane na transformator odchylania poziomego. Ten transformator posiada dodatkowe uzwojenie wysokiego napięcia, które posłuży do wygenerowania napięcia przyspieszającego. I to napięcie sprostowane na lampie tej tutaj, to jest 1C1S. Ona jest żarzona z osobnego też takiego tam prostego uzwojenia nawiniętego na tym transformatorze. Odpowiednio tylko to uzwojenie musi być przewidziane na odpowiednio wysokie napięcie, żeby nie przebiło. I stąd tutaj tym kabelkiem ekranowanym trafia jeszcze przez rezystor 1,5 megaohma, trafia na anodę kineskopu, tam poprzez taką fajkę. Tak, żeby ochronić wysokie. Na pewno będzie widać na filmie. Tak jest. Tak. Teraz trzeba jeszcze powiedzieć tak. Tutaj znajduje się dławik, który umożliwia regulację prądu w cewkach odchylających, a zatem szerokość obrazu. Prócz tego konieczne jest tłumienie impulsów powrotu. Do tego służy tutaj ta dioda. W nowszych konstrukcjach jest to dioda usprawniająca. Tutaj jeszcze tej opcji nie ma. Ona jest tylko diodą tłumiącą. Tu nie ma odzysku energii. Tak. Tak, bo w nowszych telewizorach już na przykład w Belwederze bodajże już jest dioda usprawniająca, a w Neptunach już było na pewno. I przynajmniej w wersji A, gdzie jest zastosowana dioda 6C4S, nie 4S, 6C4P. Jest zastosowana dioda 6C4P. Dioda ta jest żarzona osobnym transformatorem, dlatego że tylko w ten sposób można było zapewnić dla tej diody odpowiednią izolację między żarzoną a katodą. Inaczej, tej izolacji to po prostu nie było. Bardziej to było po prostu zapewnienie izolacji do masy, tak? Tak. Żeby to w ten sposób zrobić. Później, jak była stosowana dioda EY81, to ona już miała w swojej konstrukcji tak przewidziane, że ten transformator był zbędny. Między grzejnikiem a katodą była wystarczająca odporność na przebicie. I sygnały trafiają na kineskop, plus jeszcze jedna cewka, o której mówiliśmy wcześniej. Jeszcze trzeba powiedzieć, że sprzężenie cewki z cewek odchylania poziomego z transformatorem, tu jest takie autotransformatorowe de facto. Tak. I tu jeszcze jest taki obwód wmontowany na cewkach, taki opornik i pojemność, do częściowego usuwania ewentualnie drgań pasożytniczych. Zasilanie jest, jak widać, transformatorowe. Tutaj jest wyłącznik sieciowy, tutaj jest podłączenie, tu jest wręcz podłączenie do sieci. Dwa kondensatory włącza wtyczkę. Tak, tu jest prosty układ odkłócający. Tutaj jest włącznik, bezpiecznik i transformator. Tutaj można sobie dobrać napięcie pracy, bo ten telewizor mógł być zasilany z napięcia tam 110-127 oraz 220 V. My wybieramy z siłą rzeczy 220. I tak przychodziły wszystkie telewizory z zakładów WZP. No bo w Polsce rzadko gdzie było inne napięcie sieciowe. Tak. No i tutaj jest transformator sieciowy. Jest prostownik pełnookresowy zrobiony na diodzie 5C3S. No i następnie jest filtr sieciowy tutaj. Znaczy filtr wygładzający wysokie napięcie anodowe, tak należy powiedzieć. Zrobiony w bardzo klasyczny sposób, czyli zestaw dwóch kondensatorów, oporniki oraz oporniki dławik. Oraz dławik, ale prócz tego jeszcze jest tutaj pobrane napięcie na cewkę regulacji ostrości. Tak. Jak Państwo widzicie, Wisła ma okrągły kineskop. Mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. I przed tym kineskopem znajduje się maskownica, która wycina fragment obrazu, który będzie widoczny dla telewidza. W tym egzemplarzu, który tutaj mamy, jest dosyć charakterystyczne zaciemnienie poza tym obszarem. Nie wiemy dokładnie, z czego ono wynika w tej chwili, natomiast spróbujemy zaświecić lampą ultrafioletową i dostaniemy jakiś obraz. Ten kineskop ma jeszcze jedną ciekawą własność, mianowicie jest to stara konstrukcja, która nie posiada metalizacji. Tak, i niesie to za sobą pewne konsekwencje. A mianowicie konsekwencje są takie, że kineskop ten jest wyposażony także w pułapkę jonową.
Chodzi o to, że w takim kineskopie nigdy nie ma idealnej próżni i podczas jego pracy powstają ciężkie jony, przy czym jony te mogą być zarówno ujemne, jak i dodatnie. Jony ujemne, które dążą sobie w kierunku ekranu, jeśli by tej pułapki nie były, uderzałyby w ten ekran i powstawałaby brzydka plama jonowa na środku obrazu wskutek zniszczenia częściowego właśnie luminoforu. Tutaj warto zauważyć, że najlżejszy jon, czyli jon wodoru, jest 1840 razy cięższy od elektronu. A już nie mówiąc na przykład o jonach tlenu, które będą jeszcze, powiedzmy, 16 razy albo 32 razy cięższe od jonu wodoru, czyli to są bardzo ciężkie cząstki. W związku z tym stosowano pułapkę jonową, którą stanowił magnes i odpowiednio skonstruowana wyrzutnia. Albo ona była trochę krzywa, albo był taki bardziej tam złożony układ elektrod zrobiony. W ten sposób, że lekkie elektrony były odchylane i trafiały w ekran, tak jak należy, natomiast ciężkie jony były bardzo słabo odchylane i kończyły swój żywot gdzieś tam albo na elektrodach wyrzutni, albo na szwicy kineskopu. Teraz jest jeszcze druga sprawa, mianowicie jony dodatnie, które mogą z kolei uderzać w katodę. I tak samo, dzięki temu, że wyrzutnia jest bądź skrzywiona, bądź ma odpowiedni układ elektrod, katoda jest troszeczkę osłonięta od tego działania i dzięki temu żywotność takiego kineskopu jest odpowiednio większa. Poza tym taki jon musiałby trafić przez stosunkowo niedużą dziurkę, a potem się poprawnie odchylić, co nie jest... Nie, to praktycznie biorąc niemożliwe. Może być ewentualnie tak, że pewna ilość jonów, która powstaje w obrębie samej wyrzutni, może tę katodę ewentualnie tam bombardować, no ale jest to na pewno ilość wielokrotnie mniejsza, aniżeli by to było bez pułapki jonowej. Tak, w związku z tym pierwsza rzecz, którą należałoby sprawdzić, kiedy wszystko się wydaje poprawnie, a obrazu nie ma, jak jest ustawiony magnes pułapki jonowej. Tak, bardzo często zdarza się, że mimo, że telewizor się wydawał w ogóle nieruszany, to jednak no, choćby wskutek transportu czy starości może być poluzowany ten magnes pułapki jonowej. No i kończy się to w ten sposób, że obrazu nie ma, mimo że kineskop jest dobry. I wtedy ludzie wnioskują, a kineskop jest do wymiany w ogóle do niczego. Zawsze trzeba przede wszystkim zmierzyć prąd kineskopu. Bo mimo, że nie widać obrazu, to nie znaczy, że nie ma emisji. Jeszcze co trzeba powiedzieć, kineskop ten Wisłowy 31EUK2B ma bardzo prostą wyrzutnię. Tam to jest wyrzutnia typu triodowego, czyli mamy tylko żarzenie, katodę, siatkę, czy raczej cylinder Wenelta, należałoby powiedzieć. I anodę. I więcej nie ma. Więcej nie ma. Jeszcze jest jedna konsekwencja braku metalizacji. Na pewno gorszy kontrast obrazu i mniejsza jaskrawość niż ekranu z metalizacją. Ale no przy tej małej średnicy niezbyt to jakoś tam widać. Jakość obrazu jest całkiem niezła. W tej wiśle, którą widzicie Państwo po prawej stronie, mamy do czynienia z uszkodzonym transformatorem. I tam nie udało się ustawić poprawnie. Znaczy, ja nie mam pewności, czy to transformator. Równie dobrze może być to jakieś skrzywienie wyrzutni, bo jakiekolwiek próby centrowania tego obrazu kończyły się niepowodzeniem. Albo składowa stała na cewkach. Mało prawdopodobne. No, jest jakieś uszkodzenie, którego no nie potrafię w tej chwili zlokalizować. Natomiast przewinięcie tego transformatora jest o tyle trudne, jeżeli rzeczywiście to jest winny transformator, że cewki są nawinięte koszykowo i bez wyposażenia w odpowiednią nawijarkę to nie ma się w ogóle co za to brać. Jak Państwo widzicie teraz, ten transformator jest dosyć skomplikowany, w odróżnieniu od późniejszych konstrukcji nie jest on zalewany niczym, w związku z tym odrobina wilgoci, większa może niż odrobina, spowoduje przebicie takiego transformatora, zwłaszcza tej części odpowiedzialnej za wytworzenie wysokiego napięcia. Zauważ, że izolacja jest zapewne bawełniana albo jedwabna. Tak, i wysuszenie takiego transformatora jest bardzo, bardzo trudne, o ile nie wiadomo, czy w ogóle jest możliwe. A jeżeli byłby zanieczyszczony na przykład wodą z odrobiną soli, to jest to praktycznie nie do odtworzenia bez przewinięcia całego transformatora. W tej chwili widzicie Państwo konstrukcję cewek odchylających tego telewizora. One były mocowane, tak jak Państwo widzicie, w takiej obudowie. Rzecz charakterystyczna, tutaj praktycznie wszystko było ekranowane, co mogło być ekranowane. W związku z tym na lampach, na wszystkich lampach wersji A są założone aluminiowe ekrany, które mają zmniejszyć wrażliwość tych lamp na czynniki zewnętrzne, na wszelkie zakłócenia.
przewody doprowadzające sygnał do kineskopu, do szyby, ekranowane. Są również ekranowane. Cewki również są ekranowane. I nawinięte w taki dosyć specyficzny sposób, trochę przypominający cewki siodłowe, ale to nie jest tego typu nawinięcie. Podobne, ale trochę jednak inne. No i znowu izolacja też bawełniana albo jedwabna. Tak. Także jest to bardzo wrażliwa na uszkodzenie część tego telewizora. I w zasadzie renowacja jest naprawdę trudna. Takich cewek. Jest jeszcze jedna cewka, o której nie wspomnieliśmy w tym odcinku. Wspominaliśmy w poprzedniej, czyli o cewce skupiającej. Tak. Jest to cewka, która służy do skupienia wiązki elektronów i tym się reguluje pokrętłem ostrości. Może, Alku, pokaż na tej wiśle bliżej ciebie, jak reaguje telewizor, kiedy pokręcimy ostrością. O! Prawda? Widać? To jest właśnie jedna z tych regulacji, którą wykonywaliśmy za każdym razem przy podłączaniu źródła obrazu telewizyjnego. Cewka jest dosyć szczególna, bo oprócz samej swojej konstrukcji takiej typowej dla takich cewek, ma również centrowanie obrazu wykonywane mechanicznie przez przesuwanie danej cewki. Pierścienia, które tam się znajdują. Ten pierścień jest pewnie jakoś tam trochę namagnesowany i poprzez przesuwanie tego pierścienia można nieco skorygować centrowanie obrazu. Integralną częścią instalacji telewizyjnej, która zresztą była dosyć dobrze opisana w instrukcji do Wisły, była antena telewizyjna. Ta antena była to normalna antena dipolowa z ciekawie zrobionym dopasowaniem w postaci odpowiedniego odcinka kabla koncentrycznego 75 ohmów. Przypomnijmy, że Wisła jako jeden z niewielu telewizorów, a chyba jedyny czarno-biały telewizor w Polsce produkowany w ten sposób, miał wejście koncentryczne. Niesymetryczne, nie 300 ohmów i nie płaski kabel, tylko tak jak teraz to robimy, kabel koncentryczny o impedancji 75 ohmów. I w instrukcji do tego telewizora był podany przykład anteny dipolowej razem z takim dopasowaniem, zresztą identyczne dopasowanie było przez pewien czas i pewnie nadal jest używane, przez radioamatorów w paśmie fal ultrakrótkich. I to samo również polecano w instrukcji do telewizorów Wisła. Oto jest ten fragment. Aczkolwiek chyba rzadko kto sam się tym zajmował, raczej robił to odpowiedni technik. Tak, ale instrukcja obsługi przewidywała możliwość wykonania takiej anteny. Wspomniane tam są trzy kanały telewizyjne, które były używane. Pierwszy, drugi, trzeci. W związku z tym były trzy komplety cewek na to pasmo. Przy czym ta wymiana nie była też taka łatwa, dlatego że trzeba było to niestety odlutować. Tak, i później jeszcze dostroić. A nie każdy posiadał falomierz generator na odpowiednie pasmo. Ja właśnie jestem ciekaw, czy wtedy używali czegoś lepszego niż tylko falomierz generator, czy mieli jakieś wobuloskopy. Przypuszczam, że wtedy jeszcze chyba nie. No ale konstrukcja tego telewizora jest na tyle prosta, że wymiana tej cewki umożliwiałaby dostrojenie na maksimum odbieranego sygnału. I to by w zasadzie rozwiązało problem. Telewizory w tamtym czasie miały również mnóstwo regulacji, która była konieczna do uzyskania dobrej jakości obrazu. Jako jeden z niewielu, chyba jedyny telewizor produkowany w Polsce, miał regulację ostrości wyprowadzonej. Zresztą pokazywaliśmy Państwu, jak się ta ostrość reguluje, ale tej regulacji było więcej. Oprócz siły głosu i barwy tonu, która była obecna późniejszej, jaskrawości i kontrastu również, tutaj była także regulacja wysokości obrazu. Synchronizacji także, liniowości pionowej, no i synchronizacji poziomej pionowej, tak? Pokażemy Państwu, jak ta regulacja działa. No to dobrze, to ja tak, popsuję najpierw synchronizację poziomą. O. W drugą stronę. No, zaskoczyła, jest. Teraz ruszymy synchronizacją pionową. No dosyć łatwo jest uzyskać zaskok tej synchronizacji. Tak, ale dodamy jeszcze jedną rzecz, że generator, z którego korzystamy, został przez nas specjalnie przygotowany pod tym kątem. Nie każda kamera współpracowała poprawnie, czyli dawała sygnał, przy którym zaskok obydwu generatorów linii i ramki wiśle następował poprawnie. Tak, może być drżenie obrazu, zwłaszcza w pionie. No i teraz co mamy? No mamy regulację wysokości obrazu. Jest na takim dławiku specjalnym jeszcze regulacja też szerokości obrazu w jakimś tam zakresie. O, tak bym ustawił. O, dobrze. Tak. Trochę więcej wysokości bym dodał jeszcze. Trochę więcej wysokości. No to tym jeszcze.
O tak. Dobrze. I jeszcze góra-dół. Regulacja. Centrowanie w pionie. Centrowanie odbywa się wewnątrz odbiornika, czyli trzeba pierścieniem. No i ewentualnie jeszcze tutaj trzeba byłoby mieć śrubę, ale może uda mi się. O. Można mianowicie liniowość trochę też tutaj. O. O tak. Tak będzie chyba, tak będzie chyba najlepiej. Tak. To się dało wykonać na obrazie kontrolnym, który był nadawany w tym czasie, kiedy nie emitowany był sygnał Telewizji Polskiej. I takie obrazy kontrolne możemy spokojnie za chwilę podać, bo tam są. Tak, mamy. I oprócz tego do generowania takich obrazów w tym czasie służyła specjalna lampa monoskop, o której być może Państwu powiemy. Ale to w osobnym odcinku. Odcinku. A teraz nadszedł czas, aby pożegnać naszych drogich widzów. A zatem teraz, drogie dzieci, to na koniec mam dla Państwa jeszcze zagadkę. W którym telewizorze po raz pierwszy w Polsce wprowadzono zdalne sterowanie, później nazwane pilotem?